Hej, ja Bożenka, z tej strony Mafia Solec i witam was w kolejnym odcinku od zera do farmera, co oczywiście z chłopakami jest Adaś cześć, cześć. I Brączek, czek. I Bożenka, cześć. Cześć Bożenka. Ogólnie w dzisiejszym odcinku zajmiemy się siewami, wywozem maciur, Adaś zajmie się karmieniem łowiec, a Brączek będzie uprawiał mi pole fyndym. Łowiecki. Także dobra, Bronek, jak możesz leć na ósemkę. A które? Ósemka została nam tylko pod kukurydzę. Dobra, a już nie zatankowałem. Bo ja się zastanawiałem, gdzie, co ja mam w końcu robić, bo nie wiedziałem. Także się pełno roboty mamy. Mam nadzieję, że wszystko. Kosz paliwa. Pełne gacie roboty. To nie jest kosz paliwa. A co, Adaś byś robił? Adaś jedzie ogarnąć owce, bo przecież w ogóle są nieogarnięte. Posrały się wszystko. Masakra. O Boże, posrały się. Co tam się działo ostatniej nocy? Wiatr taki, że Matko Boska pozrywało wełnę z owiec. I od razu spakowało. Nie, ale serio ludzie, wczoraj co to się za pogoda działa, nie tylko u mnie, bo i u chłopaków też naprawdę masakra. Nie u ciebie właśnie, nie? Nie, właśnie. Dasz inne, że nad morzem nie. No u nas nie tutaj. Tam to taki sztorm powinien być, że tam do Bytowa spokojnie fala tsunami powinna dojść 20 metrów. Polecimy jedną drogą. Nie, u nas jeszcze chyba to nie doszło po prostu do nas. O nie, chuj. Bo może po prostu to nie szło z północy, tylko mogło zejść, nie wiem, ze wschodu na przykład na. No na z zachód pół, dobrze, albo na przykład z północnego południa, nie leżą. No, też mogło tak być, naprawdę. To nie tą drogę sobie ludzie wybrałem, ale dobra, skarniemy się tak to obok naszego nowego pola, na który zapraszam was bardzo serdecznie na nowy odcinek. Jakie nowe pole? No do Brączka. No a jakie kupujesz? Ja już kupuję? Dużo, no już niedużo tysięcy nam brakuje. No tak, ja kupuję 26, no tak. Bo już Brączek u siebie wywiezie wełnę, to już nam powinno starczyć nawet bez doboru kredytu, także spoczko. Ale dobra, przejechaliśmy się trochę inną w ogóle drogą niż zawsze jeździmy, także może być. No ale a propos wiatru, to powiem wam konkretnie, pozdzierało mi całą papę. Gumolit. Trzeba będzie się wziąć teraz na wiosnę i cały dach zrobić na tym, na garażu, bo masakra jest jakaś. No ja odjebałem. Nie przebiegłem się po mapie. Ale ten, ogólnie chłopaki 60 kap zrobiona, także gitara się ma, w pole można ruszać. Ojciec to do takiej prawy doszedł, że o 11 jak ją rozłożył, tak ją do godziny 18 wieczorem rozłożył ją do cna i do 18 złożył, wymienił uszczelkę i złożył, także naprawdę... Jest wariat trochę. Szacun. Tyle razy już ją naprawił? No, tyle razy, że, ale nie, już będziemy zmieniać, albo będziemy wymieniać silnik od 70-konny, czyli czwórkę Perkinsa. Albo będziemy po prostu cały blok wymienić to, bo tam gdzieś kurwa jest nieliniowość. Ja nie wiem jak to się fachowo nazywa, nie chcę gadać, coś jest z nieliniowością i coś jest po łuk jakoś tam. Kurwa się łuk nie zna na tym zbytnio. Brwiowy. Łuk brwiowy. Krzysztof Fibisz. Witam państwa. To jest sprzedaj. Sprzedaj, mamy kolejne 10 800? A nie było 10 500? Jak to było pany? Zawsze? Ale 10 500 chyba. A 10 800, ty może cenia tego. Jak to się mówi? A nie, nie, 10 tysięcy było, bo kurde, 200 się... przywóz jednej świni. A, bo już kurde myślałem, że poszła cena tego. Jak to się mówi, kurde, poszła cena. Świniaki idą do góry. Czody chlebne. Tucznika. O, czody chlebne, dokładnie, o, czy tucznik, o, maciur. To nie, co to jest tucznik? Jezu. To jest świnia też, tucznik, no to, nie? A, tucznik, no, a. Tuczniki. Borchloki, kurwa. To nie mówi warchlak ściek. Mam tak czysty monitor, że widzę siebie. O, ty wariacie. Widzę cię z daleka. Dobra. Jakiś Brączek już chyba na mnie niedaleko czeka. Tym fastrakiem to można wjechać. Cześć, ziomek. A ile ty będziesz ten woził tych świn? Jedną zawiozłem. Bo resztę tak to Adaś sobie będzie woził, bo tak to będzie miał na odcinek. Bo się nie zdążę to tak uprawić szybko. Ale ja jeszcze jadę siać pole tutaj koło domu, nie? Które? Słonecznikiem? Słonecznika, no. Dajcie, że zostawiłem dom. Zostawiłem manitkę nad jeziorkiem, no, no, żeby spoko, się spoko ładnie napełniała woda i nie utonęła. Serio? Serio? No, przeważnie zawsze musiałem dodawać gazu, żeby nie przyjechałeś, przyjechałeś, to już miał ryby nałapane, jo? Tak, aż kurwa tutaj normalnie wystaje. Jak tam pompa zblokowana. Szczupak. Ty, jeszcze tu jedno pole zostaje, ale to już sobie dosiejemy jest poza odcinkiem. Jak które? Na łyka jeszcze, nie? Malutkie, 16 chyba. Także, siewami się ładnie broniliśmy. A to małe koło domu jest zasiane? Ta, nie. Nie, 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 chyba nie. O, no właśnie też mi się wydawało, że nie, nie jest. Nie, jest, nie jest, za to się obsieje ładnie. Ogólnie ja ze ścieżkami nie popracuję sobie, bo dzisiaj bardziej chcę się zająć właśnie słonecznikiem i... Słonecznikiem chcę się ładnie zająć. I tuturydzą. I tuturydzą, żeby mieć już skończoną kukurydzę zasianą. Dobra, Dasiowi tu wyjadę, bo on chce tam. W tym sezonie będzie od chuja kiszonki. Dobra, włączamy. No i dobrze właśnie, nie? Powiem ci teraz, ta kiszonka uratowała nam tyłek, jakby nie patrzył, bo... Bo w końcu tą kukurydzę zostawiamy tylko siódemkę na ziarno, tak? Ta, tylko na ziarno, ten, dobra. Ja ogólnie ziarna mam sporo, więc chyba nie będę musiał napełniać. Bo szybkowo on idzie. A jak kukurydza jeszcze jest w silosach?
Tak, 35 ton. Ale nie sprzedajemy, wiesz co? To tak nie, zrobimy jak ludzie, bo nie ma ceny, nie ma ceny. W razie coś to nam będzie gdzieś potrzebne 30 tysięcy tak na pi razy oko, no to się wtedy sprzeda. Jak nie, no to zostanie do tych. Albo jak świń zabraknie, to też tak. Będzie przynajmniej. Taki także, zapas musi być, nie? Także easy możemy sobie zostawić, my dzisiaj z case'em trochę popracujemy. Ostatnio fajnym case'em mało pracowałem, trzeba go jeszcze testować, trzeba go dotrzeć. Ty jakby nie było, ja pierdzielę 5 motogodzin prawie zaraz będzie nabite, czajcie bazę? Tylko ty gadasz. No tylko tyle? Jak on ma dopiero... To jest drugi... Ty, pierwszy sezon. Kurwa, Fendziur ile pierwszy ma sezon, no. Ile ma? 25 zaraz. No, ale jest najdłuższym ciągnikiem. A na przykład manitka ma 8,5 i co, i co, i co. Serio? No ale ty, to jest dużo moim zdaniem. A no i, to co no, nią jeździsz? No, tak, ale nie no, zobacz ile na tym jeździsz, na kiszonkę sprzedajesz. No wprawdzie, no to no. Też ja. Dobra, czekaj, co ja miałem? Słonecznik. Ludzie, lecimy sobie ze słonecznikiem. A, bo miał być jeszcze koło domu słonecznik, dlatego widzisz mi się coś mylnie. Na tym malutkim polu, jo? Tak, słyszeliście, było piknięcie słychać. Na siódemkę się, tak? Odpala chudy, patrzcie. Zajebista sprawa, nie? Teraz pobraliśmy sobie ten mod, podziękowania dla was, że tam właśnie dla Jojka, że przypominał, a podziękowania dla tego... Szymona, Lafelka. Dla Szymona za Lafelka, za podesłanie nam go na Facebooku. Ale zajebiste te dźwięki! No i ogólnie ludzie, jak widzieliście już koło domu, pole numer... O Jezu, przyjebałem. Właśnie, bo kazaliście nam jeździć ze znacznika, ale źle wyjechałem. Szkoda. Następne pole zacznę robić ze znacznikami może. Choć na małych polach takich wybijanych to będę się męczył, tylko bo jeszcze przydałaby się opcja, żeby był oddzielny przycisk do lewego znacznika i oddzielny do prawego, bo wkurza mnie, że czasami, żeby wybrać lewy, to trzeba najpierw przez prawy przejść, musi się złożyć i w ogóle. A tak to by się przydało właśnie zrobić z tym. Wiecie do czego? By się przydało jeszcze mod do opryskiwacza taki, że sekcję masz. No, myślę, że wyjdzie. Myślę, że jak udało im się zrobić siewniku, bo ten mod daje nam to, że możemy wybrać sobie, żeby cała lewa strona siała, czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć tych koszy, żeby siało. Lewych albo prawych można to włączać, wyłączać, także zajebista sprawa. Powiem wam, naprawdę mega to wygląda. Nie, no ale ten... To pikanie to stary normalnie jak w tych nowych maszynach jest, nie? No. Fajne, fajne. Adaś tu próbował ścieżki, trochę żeśmy faila zaliczyli na samym początku. Oj, ale teraz już naprawdę uczymy się na własnych błędach i będzie myślę, że zajebiście się siało. O tutaj nie ma co włączać tego ścieżek, no bo w kukurydzy czy tam w słoneczniku, no raczej nie ma moim zdaniem, bo są duże międzyrzędzia. Więc myślę, że spoko. Dobra, ja sobie nie wiem, kto pięknie powiedział. Ja dalej jestem swojego zdania, że mi się wydaje, że w kukurydzy się robi ścieżki. Ja jeszcze u nikogo nie widziałem, przecież nawet siewniki z kukurydziane nie mają ścieżek. To jak zrobisz? No ale stary, jak pomiędzy rządkami kukurydzy, nie wiem czy się mylę, ale jest chyba około 15 cm, nie? No będzie chyba. Jak nie więcej. Trochę ze środka w co pojeździmy. No to stary, no to opona od tego. To poczekaj, to jeżeli włączysz jedną ścieżkę w siewniku, to masz chyba 12 cm. Co to było takie piknięcie? Nie wiem. Skończyłoby mi się coś? Nie. Może to będzie też przypominać o tym, mam 350 kg tego nawozu. Może, nie, w sumie. Nie mieliśmy nawozu. Naprawdę będziemy to teraz rozkminiać, naprawdę fajny mod, który doda takiej no realności, że tak powiem. Jest, widzicie, jeszcze opcja manual i automat. Myślę, że to jest na przykład takie coś, że ustalamy, że co trzeci przejazd sam nam ścieżkę już zaznacza, bo my musimy teraz sobie sami to wybierać. A tak to myślę, że to samemu by nam mogło to robić. Jakby ile ty masz już zasiane? Ja? No. Mam zasiany... No kurwa, trzeci przejazd jadę, nie? Na długość i poprzeczniaki. Poprzeczniaki masz zasiane? Mhm. A to zaraz będziesz tu wtedy u mnie. Także no to nie chwilę, nie, no chwilę mi potrwa, nie? Myślę, że tak do 15 po powinienem to pole mieć machnięte, 10 minut tak potrzebujesz. Ja chyba. Do 15 po będę miał raczej tutaj już koniec. Serio? No tak mi się wydaje. No dobra, no to spoczko. Bo mówię tak, fajnie. To byśmy we dwóch jeździli. Ty, no to jak nie, to jak Adam ogarnia, to jedzie jeden transport, zrób tego. Czego? Owie, tylko świń, jak możesz. Dobra. To wtedy bo byśmy fajnie, bo byśmy we dwóch sobie porobili. Bo nieczęsto mamy takie akcje, a już w tym sezonie na pewno się na razie nie trafi, bo już tylko opryski nawozem. No to czekaj, ja się trochę se zrobię, żeby potem, bo nie było kurwa, że nie nadążę. Nie, no ja spokojnie. Ja... Adaś, jedziesz? Tak, bo ja już wracam na świnie. Aha, no dobra. Bo ja już tam zrobiłem wszystko. Dobra, to easy. No co ty, to jeszcze dużo pola do zrobienia. No, ja mówię, ja tu teraz przejazd za przejazdem nie jeżdżę szybko, bo jeszcze... Nie, no szybko, bo 15 na godzinę, myślałem, że 9 on jeździ. Także spoko. Radzi sobie nasz...
Jestem ciekawy, czy przy 300 mi piknie teraz na przykład. Już będę wiedział, że piknie. Po 50 będzie ten. Nie, nie pikło. Dobra, to czyli zobaczymy pod końcówkę, jak zostanie mi nawozu. Zobaczymy, co będzie ten, bo pewnie to pole znalazł pod siewaczem. A kurde, nie mamy nawozu, trzeba właśnie chłopaki wziąć i nawoz. O! To by nie było głupie, jakbyś Bronek pojechał. Ale no to co? Nie, to też teraz będziesz ten, majaczył. Trzeba dobra, to u ciebie zresztą będzie już mniej tak roboty, to się pojedzie. Trzeba kupić, trzeba nakupować nawozu, trzeba nakupować tego. Ziar, no, nasion, żeby już było, nie? Tylko tak jak już ty pole kupisz. Bo nie mamy naprawdę praktycznie nic. Ludzie ogólnie będziemy sobie ten. O Jezu, nie umiem tyłem cofać. Ty gdzie żeś tego JCB zostawił? Na gospodarce u nas jest. Nie umiem cofać, jak jest od przodu. Będziemy sobie zakupywać opryskiwacz nowy, bo teraz robimy ścieżki, chłopaki, na 20. Ale weźmiemy tego kuna, co? Tak, chyba tak, kuna, nie? A później dopiero na kołach weźmiemy jakiś. No. Żeby tak po kolei sprawić, bo ten kun jest mega zajebisty. Ja nim robiłem, to że jest strasznie szeroki, nie? No 27 metrów. No. Skubany, jak im się robi w polu, to jest naprawdę aż, no tak sztynks, że tak powiem. A tu fajnie pokazuje, kurde. Ty! Na ścieżki pasową. Czekaj, czekaj. Ja chyba wiem, czemu to pikało. Bo jechałem na zasianym, nie? I kurwa, tam są takie zielone kropeczki. Poczekajcie, ja ludzie zaraz to wykminię coś. Jestem mega ciekawy i nie wiem, czy to nie pikło dlatego, że ja jechałem pomiędzy tak za dużo siewnikiem. Dobra. I mogło mi przypominać, żebym dał do lewej czy coś w tym stylu, nie? Czekajcie. Nie, te kropeczki to chyba pokazują, które mi siejesz. Czy masz wyłączoną lewą stronę, czy prawą, czy co? No właśnie, jestem ciekawy, czy jak teraz bym najechał. Czekajcie, ja jestem ciekawy, sprawdzę to. Zrobię pół siewnika tak, pół siewnika tak. A zdrówko. Te kropeczki mi migną, czy nie? Czekajcie. Nie, nic nie daje. Szkoda. To nie wiem, to trzeba rozkminiać coś innego już. Ale dobra. Po prostu sobie pikło, no. Jakaś opcja musi być od tego wgrana. A wiesz, że jak podnosisz to pika, nie? A, no i to jest, właśnie to mi się podoba, nie? Chuj mi się to teraz podoba. Bo teraz ty na jak jesteś w kabinie, musisz się obracać i wiesz, że na pewno podniosłeś tam patrząc na TT, nie? To też jest spoko opcja. No. Dobra, my sobie ciśniemy, to tak, to teraz zaraz robimy opryski nawozy. Prawdopodobnie łada się i u mnie będą, nie? No teraz będzie się chciało robić, jak będą te ścieżki. Też będzie się chciało robić, trzeba na tych polach, co jeszcze nie mamy, trzeba zrobić, ale to poza odcinkiem już to ogarniemy jakoś, bo już one są pozasiewane. To gdzie jakoś... ty kurwa siejesz? Ja to na... 19. Tak. Nie. Nie. Tyle zostało. Tak, 19. 16 to jest. 16 to jest? Ja mi się mylam te dwa pola cały czas. Ale ty już zrobiłeś? Nie, ale no czekam na ciebie. To dobrze, będę czekał na ciebie. Ogólnie mieliśmy sobie nawet całą kukurydzę. Ale z kasy prawdopodobnie nam starczy za wszystko i wtedy kukurydza zostanie dla świń, a jak tutaj będzie jakaś... Tutaj jeszcze poprawiać, czy nie? Chyba nie. Tak, jest tam do poprawy. Cała ta lewa strona, widzisz? Przy drodze. Nie? Przy drzewach. Gdzie przy drzewach? Ale tutaj mi się wydaje, że od drzewa też by trzeba było jeszcze... Od drogi ja bym rąbnął, no. Choć nie wiem, czy dasz radę. Musiałbyś, no, ciężko będziesz miał. Ja potem sobie przyjadę... Dobra, ja to zrobię później. To się da. Właśnie wszystko da. Właśnie trzeba ogarnąć te trochę wiedzę, co daje mam się ten. A w następnym roku trzeba będzie, wiecie, idealnie najpierw sobie poprzeczniaki objeździć dookoła i dopiero później robić, żeby nie... Ty, ten... kurwa, przed ostatnie pole siejesz. No. Nie, jeszcze, to jeszcze małe, tutaj jest. Koło domu. Nie, jeszcze koło domu, jeszcze 19 w takim bądź razie. A jo, no jo. To malutkie koło domu jeszcze jest koło świn do zasiania, to malutkie. No, no to właśnie, tym bardziej jeszcze. Wiecie, że na desce rozdzielczyć w JCB się ten włącza znacznik paliwa, gdy go odpalasz? Jo! No ja jakby nie było w case'ie też mam opcję, że tam ile na godzinę jadę. No kurwa, tak, ale nigdy nie wiedziałem, że coś takiego... Ty, obroty tam... silnika, no to też zajebiste. No tak, ale temperatura. Nie było, że to jakaś rzecz, coś tam się ruszała, co nie? Sprawdź, Bronek, jaka jest temperatura powietrza dzisiaj. W tym, tym. Gdzie? Gdzie pogodzie? U szmagaloka. Molek. Jest pogoda chyba, czy to już 15 było? Co ty pierdolisz? Było kiedyś taka jak... kurwa, to 15 chyba było. 15. Że pokazywało ci jak kiedy będzie deszcz i w ogóle. To nie jest, to w poprzednich wersjach to nie ma niestety. Kurde, myślałem, że tu jest, bo fajnie było kiedyś pokazywało, że nawet, że to jest kwiecień w ogóle ma i takie wiesz.
Tak, to jest zajebiste. Jeszcze od razu teraz... czerwiec, lipiec. Nie, ale tak to by się ten, bo jestem ciekawy, bo to pokazuje 17 stopni. Trzeba to sprawdzić któregoś dnia, czy ta temperatura w farmingu się zmienia. Czy w nocy na przykład się zmienia, o. Jestem też mega ciekawy tego. Nie wiem. Fajne te opcje, patrz jakoś... Nie wiem, ja nie mogę nigdzie kurwa znaleźć żadnej temperatury. Nie, to pewnie nie. To czyli pomyliło mi się z poprzednim farmingiem, bo było tak. Jak się tymi opcjami leciało w prawo, to było pogoda, że jutro będzie padać, że takie ten. Myślisz, żeby to usunęli kurwa? No to było w 15, nie? A no ta, no to by do 16 tego nie dali? No ciekawe. Widocznie bym pomyśleli, że to jest niepotrzebne. Pewnie. No szkoda. Ja bym co zobaczył. Ostatni przejazd wziął do banka. Ja bym co zobaczył, tu chyba jaka pogoda będzie. A ile macie u was wy na swoich deskach rozdzielczych? Ja nie mam deski rozdzielczej. No nie masz tego komputerka takiej? No mam. Tylko wędzie? No to ile ci tam pisze stopni? A gdzie, które to są stopnie? Engine cold temp. Chyba 15, albo 19. Serio? Nie, 22,5. Ty, no to ciekawe, czy teraz każdy ma już od razu przypisany? A to jest temperatura silnika chyba, a nie, co pierdolę. Ale nie, ty engine, tak, faktycznie. Ja mam dwie temperatury, 22,5 i 19 chyba. Ja nie mam w ogóle, ty, ja jestem bez temperatury. Ty faktycznie, albo... przecież pojebane, gdzie? To nie jest engine, to jest silnik. To faktycznie, dobrze Brączek, masz rację. Ja sfakałem. To jest temperatura tego. Ty, poczekaj, teraz... O, gdzie 22 stopnie? Myślisz, że 22 stopnie silnik by tylko miał? No to fajnie silnik ma. No to ty, no ale to engine, no to będzie engine, no to jest na pewno. Bo przecież pamiętam, jak we Wreckfestie było ten silnik. No, to kupi. Jest tylko tak dla beki napisane tam, żebyś nie miał do czego przypierdalać. No, nie przypierdalaj się. Tak, tak. Dopiero pierwszy raz poradać robisz? Czwarty. Tak, czwarty, jak tyle świn nie ma. Ale dobrze, jesteś widzowy, znowu gdzie obozy, jesteś? Wysiadłem. Już jestem. Powiedz Czajcie, mi... że wysiadłem w biegu i przebiegłem się do przodu i... Jace mi mnie dogonił. To jest zajebisty ciągnik. Ty, Brunek. Ty pamiętaj, żeby tam mięso... Czekaj. A, to nie złe, czekaj. XD. Ja już myślałem, że odłącza się od serwera. Bo ty będziesz czekał na siebie. Teraz na Brączkę. Czekajcie, ja chyba właśnie mogę od tamtej strony zacząć. Kcikurita. Bo najpierw chyba ten kawałek obsieję po długości kukurydzą. Bo tu by były za duże te. O, to niezłe ziemniaczki tu widzę u Mariana. O, to trzeba zrobić troszeczkę tutaj. Pod kątem. Rzeźnie winiątek. Bronek. To. Pamiętaj, że tam od drogi, nie? Żebyś teraz zaraz przyjechał jeszcze tym małym siewnikiem i trawę zasiał. Tam od tej strony co... A, to teraz wiem, za tobą po prawo, nie? Wiem, gdzie, no. Ja wiem, ja byłem, ja wszystko widziałem. Ty, chyba Brączek w tą stronę na razie będę siał kukurydzę. No ja też tak robiłem. Bo jest na długość. Tak, możesz to weź tu teraz ten poprzeczniak jeszcze mi machnij, jaki na raz, dwa. Taki, żebym miał raz, po długości, raz, nie? Raz, dwa, lewa. Dwa, lewa, raz, tyk. Dwa, lewa. Tyk. Tak, jo? Tak, kilka razy. Kilka razy tak zrobię. Tak, żebym miał na równo z tym, z tą chatą chyba. Bo będzie mi chyba moim zdaniem łatwiej siać, bo tu jest po długości. A tam bym miał ten mały cyperek tyle zawracania i w ogóle to trochę przyps. Ale dobrze mówiłem, że 15 pod będę na tym polu. A dzisiaj takie siewy, już ostatnie praktycznie, także dobrze, w następnych odcinkach już ciśniemy. U mnie, ale na jakieś myślę, że opryski, nawozy, no ciekawe, bo jak u Brączka kupimy nowe pole, pewnie u Brączka będziemy urzędować od razu, Brączek będzie urzędował na nowym polu już jakieś ten. Będziemy jeszcze chcieli, żeby równo z tym sezonem tam coś zrobić, nie? Bo to ogólnie, no, zobacz, ty, tam coś jest na tym ja polu? Tak zrobię, żeby tam było do siebie chyba przygotowane, czy nie? Weź zobacz, co teraz tam rośnie. Ale nie, ty, lepiej to zrobić tak, żeby tam było zboże jakieś do koszenia. Ale ty, ale co my teraz zrobimy, przecież ty nie przyspieszysz, ja to na wszystko urośnie. Co ja tam jest. A no to dobra, to super, to kasa się ile zwróci. To nie, że wyciszanie. No, no to ty, rośnie, no ona rośnie, gitara. Czy jak to jest? Rośnie, jak która faza? Chyba druga albo pierwsza. Pierwsza faza. To pierwsza to jeszcze nie widać. Tak. To zajebiście by było, bo by wszystko było równo. Tak, no bo to wszystko idzie równo, więc myślę, że tutaj... A fajnie by było, jakbyśmy nam kupili, to byśmy by do siebie było, nie? No. I byśmy zasiali, byśmy ze ścieżkami na tym dużym polu zasiali. No, ale tam już ale tam jest soja. Soja, no to szkoda, także by teraz nie, no git jest, no Brączek. Będzie kupa kasy. Po prostu weźmiemy się za wycinanie drzew. Aha, jest soja, jo? No, tam już zrobimy no to git, no to wtedy ja sobie zrobię na tym odcinku sprzedaż owiec, znaczy tego, wolny.
kupię pole i się weźmiemy za wycinkę tam. No. I później u Adasia się zrobi jeszcze pewnie, no co będzie u ciebie dosiać akurat, to my się wyrobimy prawdopodobnie z Adasiem. I ten. I będziemy mieli nawozy i opryski. Także easy, mamy roboty. Ja mam dajemy sobie spokój z wycinką w tym sezonie, skusimy takie pole na podstawowym i wtedy w następnym sezonie dopiero się zrobi. Tylko, że jak będziemy mieli ten, chodzi mi o to, że i tak będziemy nie mieli co robić, bo trzeba będzie... No to tak... zrobimy wycinkę, ale nie będziemy powiększyć, bo tak... No nie, orka to nie, się nie, zrobi nie, już nie, od razu. Chodzi o to, żeby tylko wyciąć to i powozić, bo tam będzie daleko do wożenia, nie? Tam nie ma pociągu. No, tak zrobimy. Tam będziemy musieli na naszą... O, beka, na przyczepę naszą poładujemy trochę. Wreszcie, na dłużycie, bo jeszcze tak nie było. No na tą, co mamy do... No, tak. Na tą będzie trzeba ładować. Także beka w sumie. Będziemy latać, co ty? Chyba, że wynajmiemy w sumie przyczepę do drewna. Oho, znowu pikło. Chuj wie od czego, ludzisko. Popsułeś, kurwa. Właśnie, ile mamy obsiane, ludzie? Jak to jest? Po pierwsze to jest 4,2 hektara, tu piszę, a mam 2,8. Ty nie gadaj, że to wcześniej jeszcze wie, ile to pole ma hektarów. Nie, bo to może pokazywać źle już wcześniej za tego. Siema. Ja już siałem tym siewnikiem przecież. No tak, to też może. Tam jest prawdopodobnie pokazane, ile siejesz teraz na tym polu, a ile już zasiałeś ogólnie. Aha, ogólnie tak. To jest 4,2, a dzisiaj tak. 2,10. Tak, no. Brawo, kolego, naprawdę. Dzisiaj 9,1 hektara na godzinę. Dzisiaj wszystkie akcje, a... Szkoda, a sprawdziłeś ile tam to pole ma? Co siałeś poprzednio? Nie, właśnie nie sprawdziłem. Ale ty, skoro a co ty siałeś? Słonecznik. Na jakim polu? Na... Zmieniłeś tę kukurydzę teraz? Tak. No to gitara. Patrzymy, kurwa, bo lepiej zmienię na kukurydzę. Jep. No to chodź, byśmy mieli dużo słonecznika. To gitara się. Bo będę... Dobra, ja zjeżdżam, co? W miarę to wyszło, no ale zobaczcie, jak my to pole powiększyli. Kurna, padli, sprawdziliśmy, ile to pole powiększyłem. Dobra, przy... No, to się sprawdził. No, przy następnych siewach pamiętajcie, żeby to sprawdzić, żeby zobaczyć, ile równo na siewniku. Sprawdzę w filmiku, ludzie. Jak zdążę cię obsiać, mam jeszcze 10 minut. Kurde, nie wiem, czy się wyrobię. Nie zdążę obsiać. Nie zdążę chyba. Na pewno nie. To przecież to się da sprawdzić. To się i tak mimo wszystko, filmiku, to ja będę, to... ja zapiszę sobie efekt, ile tu na końcu będzie po siebie, bo i tak trzeba to dosiać i tak. No. Potem na kolejnym dokończymy to i będziemy zliczymy no, i będzie widać ile my mamy to pole, bo sprawdzę bo... filmik ile ja kupowałem ile miało. Ale Mariam ono miało chce w dzierżawę oddać pole ziemniaków, nie bierzemy? Tak? No. To nie, a on ma tam, wiem które pole. Przy samych tych, co kiedyś autostradę przeredliłem mu w poprzek, więc. Co kiedyś autostradę tam miał, jo? Jo, bo ja zrobiłem mu takie, nie wiem, ostre redło. To nie, złe redło ci powiem. Tam to w pole jest też fest, nie? No, tam no. To jest spoko, nie? Blisko. Nie wiem, kurwa, że nie ma jakiejś promocji na te jebane zwierzęta. Nie, ja jeszcze mi brakuje tego, że kurwa cena, bo powinna się też co trochę ten zmieniać. Świn, bo, no ten, no, bo tak jak my normalnie, widzisz, że słaba cena, to rolnik trzyma te świnie, czasami no musi sprzedać, bo wiadomo, żeby później nie jak za grube, no to wiadomo, że po tańszej cenie i w ogóle, no to czasami już trzeba sprzedać. Bo tańczyć już nimi nie pójdzie. No właśnie. Ty, faktycznie. Ile mam pieniędzy? 365. Teraz będzie 375, liczyłem, że jak sprzedasz. No to ostatnie sprzedajesz teraz już, nie? Jeszcze dwie. Jo, to ile tych świn jest? No, było 140. No to 130, ej, jak ja już wywiozłem, to 130. 120. 120 jest teraz. Aha, to ja nie wiem, jak one się rozmnażają. No rozmnażają się, idą do przodu, no przecież żrą co chwilę. Rżną się i tak dalej, więc... A właśnie, tam trzeba je ogarnąć, nie? Nakarmić po wywiezieniu. A to już obrączka będziemy ogarniać. Bo, będziemy czekać na ciebie. Powiem wam, kurwa, że mi chyba nie starczy nasion, nie? Ale się wkurzę. 260, mówię, a... Akurat, no. Nie, myślę, że może do końca... Ale ty, mam gdzieś, mam niecałe 9 minut, a mi zostało niecałe pół pola już. Szybko idzie. Gorzej jak brączek. Brączek. Nie przywiózłbyś mi, stary, nie wziąłbyś na tura i nie przywiózłbyś mi z tych... Czekaj. Skończyły mi się nawozy, no z dwóch tych. Kurwa, zanim ja nie holandem zjadę z tego. Ty no, powinno się wyrobić, ja mam 240 kilo. Ja tam pierdolę tego tura, zapierdalam tak. A to przyjedź no przyczepą. No. Tą przyczepą też przyjadę. No bo ty 230 kilo, no a tu już moment mi... Kurde, ciekawe właśnie. Nie starczy ci? Nie wiem, 220. Kurde, lipa, bo teraz bez nawozu się je, nie? Choć skończył nam się ludzie nawóz. To trochę lipa. Trochę lipa, pół pola, tak, no ale dobra, to się większą dawkę da później, zaraz.
Mówisz? No już nic nie zrobię, bo właśnie mamy za mały, musimy więcej. No ale tego. Kurwa, że no, jak pięknie, żebym to zrobił. No jeszcze ostatnie dwa przejazdy i dziękuję. Ja? Będziemy mieli równo stóweczkę. O, mamy kurde. 109 teraz. Ej, to się rozmnożyło od tego czasu, co ja sprawdzałem. Masakra. No. No i gitara, no o to chodzi ci. Ty, Bronek? No. Nie wziąłeś tego małego siewnika? Nie. Dobra, ja tu teraz ci... Chuj ci mały siewnik. Nie zauważyłem, pogiąłem prawie. Pogiął burtę. Ja tu teraz ludzie postaram się ładnie obsiać, żeby Bronek mógł tu dojechać. No ładam tam, przemyknął. Przemyknąłem. Fajnie było widać? Tak. Ale poszedł jak dzik. A czemu jedziesz z pustą naczepą? Nie z pustą. U mnie było puste. Więc trochę dziwne. Dobra, weź tam tak, bolek przy drodze stary. Ja ci tak zrobię, poczekaj. Żebyś miał, wiesz pod co, już nie musiał tego. Czekaj. Dobra, to już masz pod twój siewnik. Czekaj. Ja muszę złożyć chyba, nie? Żeby zasypać. Nie. Tak, bo nie podcofnę. Uncia. Dobra. Sypiemy, ja skończę to po odcinku. Patrz, tak ci zrobiłem, nie? To teraz padnij tym siewnikiem małym i to zosiej zaraz. I będziemy mieli machnięte to pole. Dobra. Okay, a okay, tutaj też, nie? Tak, to już masz do tego, dobra. Starczy, więcej nie zasypuję, bo Boże, po prostu. Dobrze, my mamy tego JCB. No, weź przestań, ja sobie nie wyobrażam teraz z innymi ciągnikami wozić. Tak, byśmy, nie wiem, mieli jakiś taki... Mógłby jechać chociaż stówę, to już w ogóle byłoby. Taki samochodzik grubszy. Poszedł. Kurwa, tylko dwa Big Bagi zostały. No ale nie ma sensu chyba, nie ma sensu go wsypywać, jak jeszcze Adaś musi dosiać. Mhm. To jechać Adaś dosiaje. Nie, trzeba pojechać, bo... No trzeba mówię, to... Teraz, trzeba trochę więcej tego nawozu kupować, bo za mało. Ja myślę, że... Można by było przywieźć. Można tego pola przywieźć się całą przyczepę tego i całą... I tego, i tego, no. Dokładnie. Weź, Bronuś, jak możesz. Podjedź teraz, od razu do siewnika któregoś i weź to właśnie do... Dowal tam, nie? Żeby to już znikło z całej przyczepy, żeby już można później nie było się bawić i wozić. I jak może. Dobra, to najpierw pojadę tym małym silnikiem. No. Dobra, mamy 5 minut. Gitara, skończymy. Patrz, no naprawdę. Ile? 3 hektary będzie ponad. To dużo. Tutaj? No, 3 hektary będzie na odcinku, że zasiałem. Tutaj może być. Tam mogło być z półtora i tu będzie ponad półtora. No może nie, bo ja się zaraz na początku skapnę, to tam było z 1,8 i tu będzie też z 1,8 gdzieś. No, gdzieś o. Będą bardzo podobne pole, a to było o wiele, wiele mniejsze przy zakupie. Bo tamtego ładnie. Prawie nie powiększaliśmy, nie? Którego nie powiększaliśmy? No, które? Czekaj, to jest 19? 16. 19, no nie, dużo nie powiększyliśmy. Nie, tak, troszeczkę było. Dużo nie powiększaliśmy 16. Tam była tylko droga powiększona i po poprzeczniakach. No, i drogi i nie było. Boka. Nie było drogi. Była droga, drogi, przecież nie, była droga. Nie było drogi. No kurwa, no przecież no, mam ci screena zrobić, aha, że tu była droga. Aha, tutaj z tej strony, dobra, no. Okej. Okay, seria droga była? No. Ale taka krótka, polna. Malutka. No polna jest taka jak ta tutaj przy każdym polu. Tu, nie? Aha. No jo, no ale ten, ale tak... Co mi zapierdala? Boże! Ja patrzę, a ten jak poszedł, kurwa, ścił zakręt. Adam. A czemu w Bronek jedziesz tam? No ja z siewnikiem. Pomóż Bolkowi siadzić kukurydzę siewnikiem do zboża. No, patrzę co on z tym siewnikiem zapierdala, ja nie będę czekał na niego. Ja tutaj na akord robię, więc... Na akord. Tak jak milionerach. O Boże, nie. Tak jak w milionerach było pytanie, ja pierdolę. Co, no właśnie ty... Pamiętasz to, Bronek? Pierwsze pytanie, babka grała o 500, nie? No. Co można robić na akord? I ona powiedziała, że śpiewać. No. O Boże. Przegrać na takie proste pytanie. O ja pierdolę. Można. No jeźdź, przecież nic nie zrobię. Milionerzy. Ja pozdro 600. Ale ty, jest jakaś drama w tych milionerach. Drama? Bo widziałem, chyba że to był jakiś wirus na fejsie, że ludzie są oburzeni, bo dali komuś szansę, drugą szansę, nie? W sensie, że na odpowiedź na pytanie, czy coś w stylu z tego co czytałem. No ale nie odpalałem tego, mówię, fuj, pewnie jakiś wirus to jebać. Nie wiem, nic nie słyszałem takie. Dobrze, będziemy mieli równo 30 minut odcinek, ja cię kręcę, ale fajnie. W tym momencie masz już równo minut 30. Nie. Tak. Nie, tam było 20, tak. Zaczynaliśmy za dwie. Za dwie zaczynaliśmy, czy jeszcze minutę odcinka muszę mieć, żeby było 30. A ty kurwiszanie. No ale dobrze, mamy skończone w takim bądź razie. Brączek teraz ze mną będzie zjeżdżał.
Także co, ja wam mordeczki dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. Zapraszam was już na kolejny odcinek Brączka, bo zobaczymy, jak będzie wyglądało to nasze nowe pole. Także będzie na pewno się troszeczkę znowu działo i niebawem pewnie jakieś znowu nowe nabytki. Trzeba pieniądze zbierać, hajs musi się zgadzać. Także wam dziękuję serdecznie za uwagę. Zapraszam już na kolejny odcinek właśnie do Brączka, który chyba i będzie jutro, bo raczej nie, chyba że poszkoda no, się... nie, no, raczej jutro. Raczej jutro dopiero, także my wam dziękujemy bardzo serdecznie za uwagę. I do kolejnego odcineczka. Na razie, trzymajcie się. Cześć! Cześć!